Dobra, więc chyba będziemy musieli atakować tutaj. Tak mi się wydaje, po tym jak Ratchet wskazał na to działko. Ajajajajaj. Czyli tych oto ziomków będziemy musieli atakować i działka. Nic trudnego, dla chcącego nic trudnego, powiem wam szczerze. Ta sekcja mi się trochę kojarzy z Jackiem i Daxterem, w sensie Jackiem dwójką dokładnie. I misją w Pumping Station bodajże, o ile dobrze pamiętam. Gdzie też trzeba było się wojować z tymi działkami. No ziomy, serio, no nie atakujcie mnie teraz, jak widzicie jestem zajęty czymś innym. Nie dawajcie mi atencji. W sensie, jeżeli chcecie atencji, to tam, nie wiem, pójdźcie do jakiejś innej serii, która wam da tą atencję, jak na przykład Crash Boom Bang. To jest seria idealna dla takich atencjuszy jak wy. Jakbyście słyszeli jakieś dzieciaki, co krzyczą, to serdecznie przepraszam, ale okno mam otwarte w drugim pokoju i jeżeli one faktycznie tak głośno się drą, to najwyżej będzie opierdziel. Men, you are about to embark on a very dangerous mission. We will be launching a heavily armed surprise attack from our new moon base against a completely unarmed planet. Actually, that doesn't sound too dangerous. Nevertheless, your orders are simple. Destroy anything that moves. Steal the power generators from Gorda City. Then, destroy anything that doesn't move. Oh, and don't forget, have fun. We must get to the moon base and stop Drek. No, we have to get to the moon base to find Quark. If Drek is there, Quark is probably with him. But Drek is going to destroy that city. We must get to the base. That's what I said. No, that is what I said. Fine. 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 Okej. Więc możemy udać się na kolejną planetę, czyli na planetę Gambling Base. Tylko najpierw musimy jakoś tam upaść w dół, ale myślę, że to nie będzie problem. Ale pokrótce wam zaraz wytłumaczę, o co chodzi z cutscenką. Tylko pozwólcie, że ja tutaj dojdę do Gadgetronu. Sobie pokupuję, co mam kupić. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę na spokojnie. Usiądźcie sobie wygodnie na kanapie, krześle, przy ognisku, przy rozpalającym się ogniu. Ja wam tutaj wytłumaczę, co i jak. Więc tak. Cutscenka, która miała przed chwilą miejsce, była następująca. Drek planuje inwazję na planetę Oltanis, używając tej swojej stacji kosmicznej. A my będziemy musieli się właśnie udać na planetę Gambling Base i tam jest szansa, że znajdziemy Dreka. Tak przynajmniej to jest z perspektywy Klanka, bo z perspektywy Ratcheta wygląda to tak, że on chce polecieć na Gambling Base, bo myśli, że tam jest Drek, a Klank z kolei myśli, że jest tam Kapitan Quark. WTF? Dosłownie, WTF? Czy wy kumacie, o co tutaj w ogóle się dzieje? Bo ja nie. Gambling Base. Więc lecimy tam i mamy tam jedną złotą śrubkę. It is time to begin your new assignment. Ah, a photo op by your shiny new shuttle. Terrific idea. Oh, you really are an idiot. What? You are to take that shuttle to the moon base and ambush those two miscreants when they arrive. Oh, yes. Who are they again? Those two! Oh, of course. There is just one problem. I'm, too washed up for ground combat? True. That is why I will be loaning you my starfighter. You can still fly, can't you? It's settled then. You will acquire the starfighter once you get to the moon. Screw this up, and the endorsement deal is off! But that would ruin me! You wouldn't. Try me. Thank you.
I did not see Drek's ship. We must have missed him. Ah! Who knows where Quark is now? If we're gonna catch those two, we need a faster ship. Perhaps this space station will supply the ship we need. Well, we're here. Let's go check it out. Dobra, ale zanim wytłumaczę co i jak, to przejdźmy może do tego, co się działo w cutscence, okej? Więc, Drek dał Quarkowi ostatnią szansę, by ten dosłownie unicestwił Ratcheta i Clanka. Kiedy Quark go teraz zawiedzie, no to będzie równoznaczne z tym, że oni zerwą między sobą kontrakt, czy tam pakt, czy tam umowę, czy kij wie, co oni tam mają między sobą. No i ten zrujnowany pakt, czy tam kontrakt może spowodować, że życie Quarka zostanie zrujnowane. Do takiego stopnia, że no, przestanie być on tak bardzo popularny, jak jest teraz. Więc hashtag backup. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No nie ma co tutaj, że tak powiem, oceniać książki po okładce, bo to, że nie lubię za bardzo Quarka, nie oznacza, że będę mu aż tak źle życzył. Chociaż z chęcią fajne byłoby, gdyby Dupek dostał za swoje, za to, że zdradził Ratcheta i Clanka. Ale hej! Quark jest ogólnie ogromnym tchórzem. A wiecie dlaczego jest ogromnym tchórzem? Ponieważ nie podjął się walki ponownej z Ratchetem i Clankiem teraz. I Drek musiał mu aż pożyczyć swoją rakietę, co zresztą widzieliście na cutscence. Ten swój gwiezdny statek jego, czy jakoś tak. I tu możemy powiedzieć, że będziemy niedługo kończyli akt drugi gry. Bo dosłownie, to co teraz będziemy robili, to będzie finał aktu drugiego i będziemy mogli rozpocząć akt trzeci, który jest ostatnim aktem w tej grze. Ale myślę, że mówię, pokonamy planetę Gambling Base i na Oltanis, za Oltanis zabierzemy się następnym razem, tak sądzę. I guess. Biorąc pod uwagę, że ta sesja i tak już jest długa dosyć. Aha, dobra, to było proste w sumie. Mogłem się domyślić, że tu chodziło o zniszczenie wieżyczki. Dobra, i teraz pytanie, gdzie jest ta wieżyczka, którą trzeba ten? Halo, halo, wieżyczko. Zniszcz się. Kurde. Ale mnie w gardle drapie. Drapie, a nie terapie, żeby nie było, że ktoś zrozumiał, że o jakiejś terapii gadam. Gdzie jest Gadgetron? To jest Gadgetron. No Devastator musi się nam przydać, ponieważ to jest jedyna broń, która ma coś takiego jak, no właśnie. Devastator. Teraz musimy zobaczyć. O właśnie, trzeba było sobie tak tą drogę odblokować. No niestety, jak nie można po dobroci, to trzeba po złości. Jak to mawia pewne przysłowie. Już my prawie zaraz 2 godziny będziemy mieli. Znowu kurde wyjdzie z tego 6 odcinków jak nic. A może nawet 7 wyjdzie. Chciałem tego uniknąć, bo chciałem szybko się z tym wszystkim rozprawić, no ale są rzeczy, na które wpływu niestety nie mam.
Nara? Ziomuś? O nie! O nie! O nie! Tylko nie to! Tylko nie trespasser! Nie mogłem się doczekać tego, szczerze. Dawno, już się stęskniłem, już chciałem wątpić, że trespasser kurde istnieje w tej gierce. Ej, udało się, kurde. Prawie, że za pierwszym razem. Lel. Co się ze mną dzieje, kurde? Raz mi idzie źle, raz mi idzie dobrze, kurde. Oj, znowu tutaj będzie trzeba się odblokowywać. Świetnie. Dawaj, miejmy to za sobą. Chociaż te kombinacje aż takie ciężkie teraz nie są, I guess. Pozdro 600, moi drodzy, pozdro 600. Dosłownie, udało mi się teraz to ogarnąć. I gramy dalej. Bez zbędnego przedłużania. Chociaż pewnie tutaj też trzeba będzie się bawić zaraz w trespassery, ale... No, trzeba będzie się z tym pogodzić. Hej, jest tutaj jakaś może wieżyczka, która by pozwoliła mi się tam dostać? No tam jest u góry, ale... Ale chyba wyceluję, tak mi się wydaje. Może i się uda mi wycelować, kto wie. Bęk! Zatopiony! Trafiony, zatopiony, przepraszam. Wow! Co to było? Co to było? LOL? To tak jakby mi się kontroler chciał odłączyć sam z siebie. Okej. Aha. Pocisnęło mnie to coś pod sam koniec. Spoko. Jestem, nie powiem, że nie bardzo zadowolony wręcz. To było coś, na co ja czekałem od początku całego istnienia wszechświata. Nie mówcie, że znowu będę musiał się trespasserem bawić. Nie, nie muszę. To już mamy od razu odblokowane sekcje, więc... Palimy gumę do przodu! Jezus Maria, gdybym miał się znowu z trespasserem męczyć, to uwierzcie mi, byście usłyszeli mój płacz. ...18 000 śrubek. To dobry taki wynik. Mamy Devastator, no to teraz, gościu, padasz na dwa hity. Aj, se padł. Tiger, padłeś, powstań. Mój kolega tak kiedyś mówił. Zawsze miałem z tego bekę, nie wiem czemu. Taki, wiecie, prymitywny humor, ale jednak trochę śmieszy. I ja coś, kurde, tutaj wyczułam, że zaraz będzie konfrontacja z bossem. Nie wiem czemu, tak mi się wydaje. Zjeżdżamy sobie w dół windą.
A, nie ma tu żadnych sekcji. A Jezu, czemu mi telewizor sam z siebie chce się wyłączyć? Co to ma znaczyć? Ale mnie telewizor strollował. Kurde, no i przez to zginąłem! Dzięki telewizor! Naprawdę, pozdro 600 dla ciebie, ziomeczku. No takiego trollingu z twojej strony to bym się nie spodziewał i tak mówię to autentycznie szczerze. Nie lubię takich rzeczy, serio. Wyskoczyła mi informacja, że on chce się wyłączyć zaraz. I to było takie... mega fest przykre. Serio, ja swingshot pomyliłem z trespasserem, naprawdę? Jezus Maria... Czy to zwiastuje, że powinienem zaraz skończyć nagrywanie? Nie, ja się nie poddam. Poddają się tylko słabiaki. Swingshot! Uratujesz mi dupę w tym momencie. O kurde, Jezus Maria. Jaki fail! Boże święty! Nara, ziomeczki! Miło było was poznać! Dobra, mam nadzieję, że już takiego fail... że takiego faila już nie będzie. Jezus Maria! Przestań! Lawo, nie rób tego! Daj mi przejść poziom, okej? Okay? W sensie daj mi ukończyć tą planetę i wtedy możesz mnie straszyć, ale nie teraz, proszę, nie teraz. No elo, ziomuś. O, wow! O ty gnoju ty chciałeś, żebym zginął, tak? Taki z ciebie kolega. Dupa, nie kolega. Cumpel jak już. Naprawdę, serio, to już jest smutne i zarazem żałosne. Hello everybody, jestem z powrotem. Możecie teraz prostować kasztany. Ja tu cię zaraz, gościu, pocisnę. Za to co ty żeś odwalił. Co teraz, moi drodzy, co teraz? A właśnie, no to jest dobre pytanie, bo ta kula się tutaj kręci, a ona nie powinna być czasem tam gdzieś? Tak szczerze? Bo powinna ona tam być, a ona jest tutaj. Co to ma znaczyć? Kurde, weźcie mi powiedzcie. Szczerze nie wiem, czy ja chcę ryzykować, ponieważ raczej tak nie powinno być. Tak bardzo nie powinno być. Więc zobaczmy, co tutaj trzeba zrobić. Okej, więc to jest coś, czego bym się nie spodziewał trochę. Ponieważ musimy zrobić coś takiego. Dziękuję. Zrobić coś takiego bez takiego czegoś z takim czymś. I teraz... no. Teraz musimy iść tędy. Serio, zostało mi tylko 33 GB wolnego miejsca i teraz będzie dym dopiero. O. Niby jak mam to zrobić teraz, kurde? Hmm.
I got some great bargains for you today. Tutaj mamy. Ha, kurde, nikt się tego nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał Ratchetowej inkwizycji w tym wypadku. Dobra, mamy tutaj checkpoint. Więc Gadgetron dał nam checkpoint. Mi się kurde L1 teraz z R1 pomyliło, świetnie. O to chodziło, tak miało być. Ale ten ziomuś zdecydowanie mi bardzo przeszkadza i myślę, że unicestwienie jego będzie rzeczą chyba świętą w tym momencie. Naprawdę to, co się tutaj odwala, to przechodzi ludzkie pojęcie. Mówię to autentycznie, serio. O! O ho ho! No nie, no kurde, ja się naprawdę, ja się za tym bardzo stęskniłem, moi drodzy. Nie widzicie tej, nie czujecie tej satysfakcji w moim głosie, kurde? Widzicie, kurde? Można, nawet trzeba. O, i tu kolejny ziomuś. A ty co, kurde? I jeszcze jeden. O ty, kurde, chcieliście mnie tak porobić, frajerzy jedni. O. Świetnie. I od zera wszystko, no jeszcze lepiej. Oh no. Och no. To już jest przegięcie pały solidne. Oh man. Nie mam nawet jak się obronić. Widzicie, ja nawet nie miałem jak się tam obronić. Dobra, ja muszę sobie naładować ammo. Za dużo faili jest dzisiaj, kurde. Nie mogę odratować sytuacji teraz. Albo wiecie co? Wybaczcie, że tak w połowie tej planety będę kończył, ale sądzę, że to będzie najlepszy pomysł, tym bardziej, że ja nie chcę za bardzo laszować, a sorki za to, że usłyszeliście to buchnięcie. Nie chcę za bardzo laszować, a wolałbym jednak teraz skończyć i nagrać następną sesję w momencie, kiedy będę miał naprawdę ochotę i więcej czasu, bo tak to muszę teraz walczyć z czasem, a uwierzcie mi, nie jest mi to na rękę za bardzo, więc wolę w tym momencie skończyć, tak? Więc jeżeli wam się seria podoba, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o Ratchecie i Clanku. Jeżeli jestem informatywny, to też dajcie znać, chociaż mam nadzieję, ponieważ staram się jak najwięcej przekazać na temat gierki. Ja się z wami żegnam, tutaj był Pomidor.pl, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa pa!